Galeria na Zakręcie powstała jako autentyczna potrzeba kontaktu ze sztuką. Do tego kontaktu namówił nas pan Ryszard Glegoła, który jest ojcem chrzestnym tego wydarzenia. Dzięki niemu i jego wystawą wywołał takie zainteresowanie i chęć i marzenia, które w dniu dzisiejszym udało nam się spełnić poprzez otwarcie tejże galerii. W tej chwili będzie ona służyła naszym artystom, artystom naszej gminy i nie tylko, bo oczywiście jako przestrzeń otwarta zachęca i zaprasza wszystkich, którzy chcą się z nami podzielić swoją sztuką, swoją wrażliwością i swoim pięknem. Spełniło się moje marzenie, bo moim marzeniem było zawsze, żeby powstała galeria z prawdziwego zdarzenia, czyli taką jak dzisiaj tu widzimy. I pierwszym zamysłem na otwarcie tej wystawy było to, byśmy uhonorowali tych, którzy przybyli tutaj 70 lat temu, czyli tych najważniejszych naszych przodków, którzy rozpoczynali tutaj i tworzyli tą małą ojczyznę, którą dzisiaj mamy. Ta wystawa 46 otwierająca nową galerię w nowym obiekcie, z nowym wyposażeniem, składa hołd tym, którzy przyjechali tutaj w 46, 45, 47 i założyli tutaj rodziny. Plakat, który jest za mną, jechał ze wschodu przez kilka tygodni, przybity do wagonu z przesiedleńcami tutaj na tą ziemię i dojechał z nimi tu szczęśliwie. Walizka drewniana, sierp, który ojciec przekazywał pole synowi sierpem zawsze, niecka do robienia ciasta. Drobne elementy, które wykopuję, zbieram, są z pałacu, ze szkoły. Można to znaleźć gdzieś tutaj rozrzucone. Większość tych przedmiotów jest wyrzucana. Większość tych fotografii praktycznie była wyrzucona, która się znajduje na tej wystawie. Ponieważ zbieram wszystko, udało mi się ocalić te zdjęcia i dobrze, że ocalały. Mieszkam tu od urodzenia, więc cały czas jestem zainteresowana rozwojem Domu Kultury w Wiszni Małej. I cieszę się bardzo, że mogłam doczekać, że miejsce takie piękne powstało. Na sali jest dużo moich zdjęć, jest moje akt nadania naszej ziemi, naszego domu. W ogóle wszystko, co związane z Wisznią, to mnie bardzo interesuje i jestem bardzo z tego wszystkiego zadowolona. Galeria na Zakręcie, której działalność właśnie zainaugurowaliśmy, powstała między innymi dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło dotacji na jej budowę. Galeria nie powstałaby jednak bez zaangażowania finansowego gminy Wisznia Mała, która pokryła tak naprawdę 3/4 kosztów budowy. Udało nam się także zmodernizować salę, z którą sąsiaduje galeria i dzięki temu uzyskaliśmy bardzo przyjazną i nowoczesną przestrzeń wystawienniczą. Myślę, że ta galeria będzie przestrzenią dla piękna, ale również taką przestrzenią dla spotkań i budowania takiej lokalnej tożsamości.